Dzień dobry. Chciałam dzisiaj Państwu pokazać prosty, szybki, wegański posiłek. Tak, ta wegańska kuchnia roślinna tak naprawdę dla każdego jest smaczna, bogata w minerały i może być bardzo szybka w wykonaniu, bardzo fajne danie. Dzisiaj mam zamiar pokazać Państwu trzy dania. Po pierwsze będzie to cannelloni z cukinii. Jak wiemy, cannelloni to jest makaron włoski w formie rurek o średnicy 3 cm. Ja zastąpiłam makaron czymś zdrowszym, cukinią. Będzie to faszerowane boczniakami i jarmużem. Dodatkowo zrobimy sobie sałatkę na bazie boczniaka i rukoli z cieciorką. A z cieciorki również zrobimy coś słodkiego, czyli deser, nazwijmy go cieciorellą, a la Nutella, ale bez żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. To zaczynamy. Cannelloni z cukinii, czyli taka nasza rurka, bardzo prosty sposób wydrążania, czyli bierzemy sobie jakikolwiek ring, cokolwiek w formie koła i bardzo delikatnie zaczynamy drążyć cukinię. Bardzo delikatnie, żeby nam nie pękła skórka. I najlepiej zrobić to z dwóch stron, w ten sposób. I oto jest gotowy produkt. Mamy wydrążony środek, czyli nasze cannelloni, tak to nazwijmy. I mamy też produkt uboczny, czyli to jest środek cukinii, który zachowujemy po to, żeby ją później zamarynować i wykorzystać do naszej sałatki z cukinii i z boczniaka. Okej, to są nasze środki. W międzyczasie nastawiamy sobie patelnię na zrobienie farszu. Farsz, jak mówiłam wcześniej, będzie na bazie boczniaka i jarmużu. Patelnia nam się grzeje, podlewamy ją troszeczkę oliwką, żadnym masłem oczywiście, ewentualnie można masłem roślinnym. Rzucamy czosnek na rozgrzaną patelnię, pozwolimy mu się delikatnie przyrumienić. Do tego będzie nasza cebulka na farsz. Kiedy cebulka odrobinę się zeszki, ale tylko odrobinę, możemy wrzucać śmiało nasz jarmuż. Myślę, że nawet jeszcze troszeczkę więcej. Jarmuż troszeczkę się zmniejszy na tej patelni pod wpływem temperatury. Możemy to sobie jeszcze podlać oliwą. I teraz po kolei dodajemy troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu i pozwalamy temu wszystkiemu się dusić. Zmniejszę sobie troszkę temperaturę, żeby się to wszystko nie zaczęło palić. Na sam koniec wrzucamy boczniak, pocięty już w kawałki. Boczniak zawiera dużo błonnika, jest naturalnym źródłem białka, także jest bardzo dobrym zastępnikiem mięsa. Kolejna informacja, że nie trzeba jeść mięsa, żeby uzupełniać sobie białko niezbędne do życia. Teraz już całkowicie zmniejszam temperaturę, pozwolę temu boczniakowi i jarmużowi dusić się, a ja na sam koniec dodaję odrobinę świeżej natki pietruszki, żeby podkreślić smak dania. Generalnie dużo ziół do wszystkich dań. Zioła są dostępne cały rok, także śmiało zachęcam do używania ich. I wszystko sobie ładnie mieszam. Teraz już mogę zestawić mój farsz z patelni, po to, żeby się nie spaliła ani cebula, ani czosnek. Kiedy nasz farsz już jest odrobinę wystudzony, zaczynamy faszerować nasze cannelloni. Zrobię to w rękawiczkach. Czyli delikatnie wkładam całą zawartość doprawionego czy wysmażonego farszu. I taki gotowy produkt układam sobie na tackę i to już jest gotowe do tego, żeby poddać cannelloni z cukinii w następnej obróbce termicznej. I to jest nasze gotowe cannelloni.
wkładamy je do pieca przy temperaturze 180 stopni na około 20 minut.